Cześć, witajcie. Czas na literkę D w naszym słowniku. Wiecie, co to będzie? Właśnie to. Dokładnie to. DTMF. Co to jest DTMF? Poprzednio rozmawialiśmy o częstotliwościach, no więc to akurat się fajnie składa, nie? Bo DTMF to jest po angielsku Dual Tone Multi-Frequency Signaling, czyli po prostu wieloczęstotliwościowe, dwutonowe przesyłanie sygnałów, tak? No, ludzie sobie wymyślili po prostu, że przy pomocy częstotliwości akustycznej, czyli w tym paśmie słyszanym przez człowieka i przenoszonym przez telefony, bo to jest ważne. O to chodzi. Żeby sobie wysyłać po prostu dane jakieś. To tyle. Natomiast do czego to zostało wykorzystane? No po pierwsze zostało to wykorzystane do wybierania numerów. Mamy taki filmik, będzie podlinkowany, wybieranie tonowe, a pulsacyjne. No kiedyś było właśnie pulsacyjne, które miało to do siebie, że jak się trzeba było wykręcić 9, to trwało... impuls. Telefon starczą, pamiętacie, być może robiliśmy o tym film i opowiadaliśmy wam już o tym trochę. Tak, i po prostu wybieranie tonowe było zwyczajnie szybsze od pulsacyjnego. Poza tym telefon z klawiszkami, no to był taki bajer wtedy, tak, nie? Kiedyś tak, telefony bratek, jakby była wersja z tarczą, była z klawiszem, jak miałeś tam z klawiszami, to był gość. Tak, co ciekawe, w polskich lepiej warunkach, niż iPhone teraz. W polskich warunkach przez długi czas telefony z klawiszkami i tak wybierały pulsacyjnie, bo centrale nie rozumiały ale DTMF-u. Tak, ale to jest dopiero początek tego, że można sobie było sygnał wybrać po prostu przez pipu. To takie fajne, ale dosyć szybko ludzie wpadli, że w zasadzie po wybraniu numeru to ten DTMF nadal działa, czyli jak sobie tam wciśniemy jakieś coś, no to tam druga strona, ten sygnał zostanie. No i wtedy zaczęły powstawać rzeczy, których prawdopodobnie nikt z nas nie lubi, czyli naciśnij 1, aby uzyskać informację, naciśnij 2, aby coś tam. A dopiero na końcu się dowiesz, że konsultant i tak z tobą nie pogada, bo pracuje do 16. No tak, albo tak jak się u jednego dostawcy usług dowiedziałem, że w moim pakiecie to mi w ogóle rozmowa z konsultantem nie przysługuje. O, fajne. Tak, mogę sobie tam napisać tiketa i ten. W każdym razie ten DTMF posłużył właśnie do tego, że po drugiej stronie słuchawki jest automat, który rozpoznaje to, co wciskamy i na przykład dźwięk oznacza, że mówimy tak, a dźwięk oznacza, że nie. A czym one się różnią? A różnią to się właśnie częstotliwością, tak? Czyli tym, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku. No i to w zasadzie tyle, no co tu dużo mówić. Proste. Po prostu proste, tak? Proste i z tego wszyscy korzystamy, ale nie wszyscy pewnie wiedzieli z naszych widzów, co to jest DTMF. No to właśnie to jest to pikanie klawiatury. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia przy następnej literce.